O co chodzi w Wielkim Poście? W rozmowie z księdzem Wojciechem Nowickim wyjaśnia ksiądz Michał Tomiak, duszpasterz akademicki. Nawrócenie. To jest takie słowo, które będzie się często pojawiało w Wielkim Poście. Trudne i jak się słyszy nawrócenie, to jakoś tak ciarki na plecach. Nie. Ja to zrozumiałem. To znaczy, niestety w naszej mentalności cały czas to słowo kojarzy się tak z moralnością. Ja muszę się zmienić, ja muszę coś przepracować, ja muszę włożyć wysiłek, ja muszę się zmienić, muszę stać się taki właśnie taki poukładany. Ja zawsze mam takie stare to myślenie o nawróceniu, to mam taki obraz w głowie, że to jest taki człowiek po nawróceniu, to jest człowiek w takim garniturku, z krawacikiem, z przedziałkiem na głowie, ulizana fryzurka i złożone ręce, nie? To się niestety coś takiego stało gdzieś, myślę, w naszej mentalności, że sprowadzono to pojęcie do moralności, a tu nie chodzi w ogóle o to. To jest jakby coś, co też oczywiście jest z tym połączone, ale w ogóle jako coś drugorzędnego. Natomiast nawrócenie, myślę, że lepiej zrozumiemy, kiedy chwycimy słowo metanoia, greckie słowo metanoia, czyli przemiana myślenia. Meta to przemiana, noe to myślenie. Jezus wzywa, tak, w pierwszym zdaniu swojej publicznej działalności mówi: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. Czyli on mówi: zmieniajcie swoje myślenie. Nie? Z tego takiego może właśnie faryzejskiego, czyli że jestem poprawny religijnie, poprawny moralnie, spełnię pełne normy, że jestem okej, nie? A się okazuje, że Pan Jezus potem mówi: ale wewnątrz jest zgnilizna, jest robactwo, jest dwulicowość, hipokryzja. Ja sobie tak żyję jako taki poprawny katolik, a tak naprawdę to, co w środku, temu zaprzecza. Nie? I zmiana myślenia to po prostu to jest życie kategoriami ewangelicznymi. Bo ja tak myślę o nawróceniu. Kiedy myślę: nawróć się, czyli zmień myślenie, to zmień myślenie z tego swojego światowego, ludzkiego, wyrachowanego na ewangeliczne. Oczywiście to jest trudne, to wymaga niesamowitego też wysiłku ze strony człowieka, ale za tym idzie błogosławieństwo, spójny człowiek, nie? Człowiek dzisiaj sobie tak kalkuluje, tak? Bo ma dużo różnych spraw na głowie, no i musi sobie skalkulować, co mu się opłaca, a co nie. W związku z tym, no pytanie, a co ja będę z tego miał? Co będziesz miał? Będziesz miał niesamowity pokój serca. Będziesz szczery przed sobą. Spojrzysz w lustro i powiesz: kurczę, jest fajnie, jest dobrze. Jestem prawdziwy. Nie muszę ubierać kolejnego poranka jakiejś maski. Nie muszę się komuś przypodobać, nie muszę udawać. Dla mnie to jest takie życie prawdziwe. O. Wiem, że to może młodych nie do końca pociągnąć chyba, ale ja znam takie przykłady ze swoich poprzednich parafii, z pracy księdza, duszpasterza, że jak młodzi to chwycą, to już nie chcą innego życia. Oni też pragną prawdy, właśnie takiego głębokiego poczucia, że jest okej. Myślę, że się zgodzisz, że my się trochę boimy. Mniej może się boimy wyrzeczenia, podjęcia, bo ludzie podejmują nieduchowe, ale niesamowite wyrzeczenia na siłowni, fitness i tak dalej. Natomiast ty mówisz właśnie prawda, maska. Ja myślę, ludzie się czasami boją spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć: ja taki jestem. A to jest punkt wyjścia do nawrócenia i tak naprawdę do tego, co ty mówisz, czyli pokój serca. Co zrobić z lękiem? No właśnie, myślę, pierwsza jest ta diagnoza, tak? Czyli ja muszę jakby na początku Wielkiego Postu, fajnie gdyby była taka diagnoza, czyli trochę trzeba nad sobą usiąść i się trochę sobie przyjrzeć, nie? Gdzie udaję, gdzie jest lęk, gdzie zakładam maskę, gdzie jest nieprawda jakaś o mnie, gdzie jest problem. No i wtedy, ja bym powiedział, że najpierw spróbuj się pomodlić, człowieku, nie? Znaczy, stań taki przed Panem Bogiem, kiedy, bo właśnie, zobacz, Ewangelia mówi o Jezusie, czyli o Bogu, który przychodzi właśnie do takich ludzi. Zakłamanych, poranionych, ludzi, którzy żyją właśnie w maskach, nie? I on ich nie wyzywa, nie? Tylko on wchodzi i pokazuje, że on ich kocha, nie? Na ten moment on ich akceptuje, ale za każdym razem co mówi: chodź, zrobimy coś z tym, nie? Wzywa też do nawrócenia, mówi: idź i nie grzesz więcej.
Czy Jezus mówi też bardzo konkretne rzeczy, ale u początku jest spotkanie z miłością bezwarunkową. I ja myślę, że tego nam brakuje czasem, że ludzie, nie znając prawdziwego Pana Boga, żyjąc jakąś karykaturą Boga, oni właśnie boją się odkryć, tak? Boją się stanąć w prawdzie, ale a to nie boli, nie? Tak naprawdę. No bo właśnie Pan Bóg chce, żebyś pokazał mu, jakby wyłożył karty na stół i powiedział, tak jest, no właśnie. A Pan przyjdzie i powie, ale właśnie, ja wiem o tym. I zróbmy coś. Nie? I mamy na to 40 dni. I chodź, pomogę ci w tym. Myślę, że to jest Boża pedagogia. Nie? Ja to, kiedy ja to odkryłem, to mnie to niesamowicie uwolniło. Że ja nie muszę nic sam robić. Nie? Ja to mogę zrobić we współpracy z bezinteresowną, darmową miłością i łaską od naszego Boga. Nie?